momencie, słuchajcie, szybki update tego, co się dzieje. Dojechałem z tą awarią z Krzyni do Warszawy, samochód postał kilka dni, no i teraz po odpaleniu, zobaczcie, jakie jaja. Świeci mi się kontrolka poduszki powietrznej, kamera cofania przy wrzuceniu biegu wstecznego nie działa, więc jakiś major malfunction, coś po prostu się skaszaniło z elektroniką, jak widać, no taki pech, żeby wszystko naraz zaczęło wysiadać, to troszkę mnie to zaczyna niepokoić, albo jakiś tam moduł, nie wiem, z elektroniki, może ten czek, no nie wiem, ta awaria poduszki powietrznej i brak kamery cofania z awarią automatu raczej nie może mieć za wiele wspólnego, no ale już nic mnie nie zdziwi. Dobra, nieważne, muszę jakoś odstawić teraz to auto i będziemy czekali na badanie z kompa. Coś dziwnego się z tym samochodem zaczyna dziać po tych iluś tysiącach od zakupu. No nic, zobaczymy, co przyniesie diagnoza komputerowa. Ok, odpalimy jeszcze raz. Błąd poduszki już nie występuje. Teraz wrzućmy bieg wsteczny. Obrazu nie ma. No nic. Dobra, jedziemy. No i poszło. Żal patrzeć. I jadimy. Nie będę ryzykował większej awarii. Jest asystans, to trzeba korzystać. Mamy w tej chwili przejażdżkę. Kierowca poszedł zrobić zdjęcia, które mu są potrzebne. Chrysler za nami. A my jedziemy do warsztatu, do Magika od Skrzyń w Mszczonowie, którego wyhaczyłem kiedyś na grupce facebookowej Town & Country. Spotkałem się z nim, odczytał już błędy i mniej więcej no wiem, czego mam się spodziewać, jeśli chodzi o naprawę. Ale o tym będzie później, w dalszej części materiału. No jesteśmy. Mawia się, że nieszczęścia chodzą parami. Nie inaczej było w tym przypadku. Wracając 50-kilometrową trasę rowerem z serwisu, w połowie dystansu rozerwało mi tylną oponę. Na szczęście na posterunku czuwała żona z Pacificą, której test przed chwilą mogliście obejrzeć na kanale, i odebrała mnie z tej niezbyt wygodnej sytuacji. Nie chcąc powtórzyć tej przygody w przyszłości, zainwestowałem w porządne opony z wysoką ochroną antyprzebiciową. A teraz, jeśli chodzi o naszego bohatera, więc Chryslera, macie elektrozawory skrzyni i tak wyglądała moja część, a tak z kilka lat młodszego egzemplarza. Myślę, że amortyzatory mogą jeszcze pamiętać linię montażową w stanach tego samochodu. Tarcze tylne zdecydowanie wymagały wymiany, jak również klocki. A teraz odbiór samochodu z serwisu. Zobaczymy, czy ruszy. Palamy po serwisie. I... no. Obroty poszły? No dobra. Ja tylko żyję. Zobaczymy, czy skrzynia będzie zmieniała biegi. Czy będę miał tylko pierwszy, drugi wsteczny. Będzie, będzie. Dobra, dobra, dzięki, dzięki, na razie. Wsteczny. O, bez szarpnięcia. Dobra. Kamera cofania działa. Tu jesteśmy w warsztacie. Wyjeżdżamy. Kamera cofania działa. Airbag się nie świeci. A, faktura. Faktura. A, to się przyda. Dzięki. Dzięki jeszcze raz. No proszę, zostawił mi fakturkę. To by trzeba było przyjechać, ale i tak jeszcze przyjadę na kolejną rzecz, bo trzeba blok tam zrobić, jeszcze jedną rzecz. Dopiero dzisiaj kurier przywiózł odpowiednie elementy, więc umówiłem się tu z panem, że wpadnę w listopadzie na omówimy sobie wrażenia z jazdy i przy okazji, o, brama mi się zamyka, a to byśmy tego nie chcieli. Brama się zamknęła. Dobra, będzie trzeba otworzyć.
Tak więc, moi drodzy, skrzynia chodzi delikatnie, płynnie zmienia przełożenia, nie ma żadnych szarpnięć przy przejściu z trybu D na R, czyli z jazdy do przodu albo do tyłu. Jak ktoś nie wie, o co chodzi w automacie, to zmieniamy w ten sposób lewarkiem tryb jazdy na cofanie albo do przodu. No i teraz zobaczcie, delikatnie, w ogóle nic, nawet nic, zero jakiegokolwiek szarpnięcia autem. To, co było wcześniej, było właściwie odkąd kupiłem auto, pamiętam, że pojawiały się takie bum, bum, takie szarpnięcia. Dobra, wiecie co, trochę to złożone, bo bajka mojego i bajka wiozłem, z tyłu nie ma tej kanapy, ja się tu zatrzymam i sobie ją rozłożę, żeby tu mi to nie telepało, nie tarabaniło. Jeszcze raz odpalimy silnik, a co tam. Na razie ładny wynik średniego spalania. Zresztą na obwodnicy sobie zresetujemy. Zobaczymy, jak na nowym oleju w skrzyni będzie to auto paliło przy przelotowej ekspresowej obwodnicy. No i nawet moment zgaszenia silnika. Jakoś to wszystko inaczej pracuje. No i sama praca pedału hamulca, modulowanie, bo wszystko te cylinderki tam ładnie tarcze. Brembo, klocki Ferodo, więc no, doinwestowane autko teraz. I można powiedzieć, że nie. Tak to wygląda, ale nie będziemy tu teraz się nad tym rozwodzić. Chcę tylko tą ławkę postawić. A, no i jeszcze tu mi pan przyłożył sprzączkę pasa, bo auto dostało w tył i środkowy pasażer z tyłu miał taką czarną, a wszystko jest w beżowym wnętrzu, więc zrobiliśmy sobie już teraz zgodnie ze sztuką. A już tą sprzączkę miałem, kupiłem. No i tu jest ta funkcja Stow & Go. No to teraz lecimy na normal. Można sobie jeszcze tą ławkę na ryby ustawić. To, czego nie ma Pacifica. O, i to jest bajer, którego nie ma na przykład Pacifica. Czyli ławeczka biwakowa na ryby. No i jest sprzączka pod kolor środkowa. I pas się zapina, bo przed chwilą sprawdziłem. No, przyjemnie się śmiga autkiem. Zobaczymy, jak będzie na obwodnicy. No dobra, zatrzymałem się, żeby pokazać wam autko po serwisie. Trochę brudne jest, także sorry, wybaczcie. Czeka nas myjnia, oczywiście żadne szczoty, szczególnie z taką anteną. No i ceramika jest położona, jak wiecie, bo tam odpowiednie chłopaki się zajęły tematem. Zobaczymy z drugiej strony. Tarcze Brembo, klocki Ferodo, to jest 2011 rocznik, więc mam trochę mniejsze te tarcze tylne niż w późniejszych rocznikach. To była zmiana, tam są hamulce trochę wydajniejsze, sprawniejsze, ale i droższe. No i amortyzatory Kajaby, ponieważ dla mnie Ameryka i Japonia są ostatnim bastionem motoryzacji, zaufaliśmy Japonii. Żadnego tam Zaxa nie chciałem, tylko właśnie Kajaba. Tu są stare tarce, na których kupiłem auto, ale jeszcze spokojnie i klocki tarcze się nadają, żeby na nich jeździć. Zaraz zobaczymy jeszcze ten środek. Coś tam, jakiś plastik mi tu rezonował wewnątrz. No, stęskniłem się trochę za moim dziadkowozem. No dobra, no i tyle. Amortyzatory Kajaby, tarcze Brembo, klocki Ferodo. To skrzynia, to zaraz wam pokażę wszystko, jak już dojadę. To się skoncentruję na temacie naprawy. Jeśli chodzi o cały koszt naprawy, zaraz też wam wszystko powiem, jak to wyglądało. Elektrozawory w skrzyni, więc nie było tak źle, jak się obawiałem. Generalny remont automatu mi nie groził, przynajmniej teraz. Skrzynia w dobrym stanie, podwozie w dobrym stanie. Mechanik ocenił auto jak na 2011 rok, jak na ten wiek auta i przebieg. No, ładny przebieg, jak najbardziej prawdziwy, biorąc pod uwagę cały stan. No i tyle. Także nie był cofany, wbrew niektórym tym, co uwielbiał teorie spiskowe, mi tam pisali od dawien dawna, że wierzę w takie przebiegi. No tak, wierzę, bo całe auto o tym świadczy, podobnie jak historia dostępna w raporcie Carfax. Historia przeglądów od nowości i przebiegu. No dobra, koniec tego kręcenia się tu po tych lokalnych dróżkach. Wjeżdżamy na obwodnicę. Przeciśniemy trochę auto, zobaczymy, jak skrzynia sobie radzi. Pusto za nami. Nie musimy do końca jechać pasem rozbiegowym, aczkolwiek zawsze wszystkich zachęcam do tego, żeby nie wjeżdżać ze zbyt małą prędkością, tylko wykorzystać taki pas do końca. No dobra, chyba że nikogo tak jak teraz za wami nie ma.
jedziemy 110 na godzinę mniej więcej. Zresetujemy sobie 12,6 zużycie paliwa i zobaczymy, jak dzisiaj wyjdzie nam spalanie. Przy nowej skrzyni, nowej starej. A szyber dach jest odsłonięty, więc chyba zasunę roletkę. Będzie zawsze trochę ciszej. O, na razie lekko z górki było, 6,1, 5,8 przed chwilą, 6,1. No zobaczymy, zapniemy mu w ogóle tempomat, żeby nie było, chociaż nie, chcę się nacieszyć jazdą bez niańki. Sam będę dyrygował przepustnicą. No fajny krążownik. Czy Pacifica jest o tyle lepszym autem, żeby sprzedać tego i doładować czterokrotność tego samochodu? Fajną packę Limited? No nie wydaje mi się. 400% jeśli chodzi o pieniądze za to auto w Pacifice. Gdyby to była dwukrotność, można by się zastanawiać. Ale za minimum 3 takie auto, jakbym go sprzedał, a nawet 4, bo za 3 to chyba nie kupię, nie ma szans. Byłoby grubo. No i zobaczcie, 7,1 na razie, kiedy cały czas lecimy dobrze, z dobrą prędkością, no stówkę minimum. Teraz lekko pod górę. No myślę, że ten serwis skrzyni pokaże drugie oblicze tego auta. Przy okazji powiem Wam, że nie jadę w trybie Econ tym listku, chociaż mógłbym go włączyć, ponieważ w mieście nie jest polecany przez fachowca od automatów, od którego wracam. Rozmawiałem z nim. Chodzi o ciśnienie, generalnie smarowanie i to, że jeżeli jedziemy równą prędkością, bez obciążenia, to jak najbardziej można z tego skorzystać, ale po co? Mamy 7,7, trzymając nogę na pedale gazu, 7,8. W mieście zdecydowanie nie polecał mi mistrz tego trybu, dlatego że, no, wiecie, jeżeli nie polecał, to będę się tego stosował. A w trasie powiedział, że jak jadę spokojnie, dziadkowo, można włączyć, co teraz możemy na próbę włączyć. Listek się zaświecił i jedziemy spokojnie w trybie eko z prędkością około 120 na godzinę. Przypominam, że w Jankesach nie ma tego przekłamania co w europejskich autach, także to, co pokazuje licznik, to tak w rzeczywistości jedziemy. No, jedzie się bardzo przyjemnie po serwisie skrzyni. A nie będę Was już trzymał dalej w niepewności. Kwota, jaką wydałem, to są 4000 bez 10 zł, 3990 za naprawę automatu, za wymianę amortyzatorów, za serwis tylnych hamulców. Tak to wygląda. No i jeszcze ten moduł TIPM, czyli tą słynną skrzynkę z bezpiecznikami, pan wyjął, dobrze ją obejrzał, osuszył tam, co ewentualnie by się przydało jej, żeby nie było jakichś numerów. No i po tym wyjęciu wszystko działa, airbag się nie świeci, kamera cofania zaczęła działać, a tu ulubione momenty na drogach ekspresowych i autostradach w naszym kraju, a więc ciężarówki, które wyprzedzają siebie z różnicą 1 km na godzinę. I nie jestem wcale złośliwy, bo często tak bywa. Nikt nie zwolni, wyprzedzany nie zwolni, chociaż tu nie ma takiego dramatu jeszcze. Obecnie ja tu gadu, a jest 7,7 zużycie paliwa, także wynik wypisz, wymaluj z testu Pacifiki na pierwszym dystansie kilkunastu kilometrów od zimnego startu. Da się, jak się okazuje, tu też zrobić bardzo ładny wynik, aczkolwiek no, zresetowałem go, wiadomo, kiedy już się wbiliśmy na obwodnicę i rozpędziliśmy. Lewy pas to nie kółko różańcowe, aczkolwiek też taka jazda jak teraz, co chwilę slalom, to bez przesady, jak nikomu nie blokujemy. Można pojechać troszkę dłużej, ale nie blokujmy, jak ktoś chce popędzić szybciej, to proszę bardzo. I wtedy nas spokojnie wyprzedzamy. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy tylko my, nie bądźmy egoistami, nie utrudniajmy innym życia i wszystkim będzie się mile jeździło. Automat pracuje bardzo ładnie, mam nadzieję, że będzie długo działał. Stan automatu mistrz ekspert ocenił na bardzo w porządku. Ocenił, ma takie samo auto jak ja, też jeździ Town & Country, tylko tam już sobie powymieniał właściwie wszystko w bordowym, fajnym egzemplarzu. Ma oczywiście dużo młodsze auto niż moje, ale pochwalił moją skrzynię, że działa lepiej niż w jego. A on już sobie tam remontował, ale jeździ dość dynamicznie. Lubi agresywną jazdę i zgodziliśmy się odnośnie tego, że te skrzynie nie są do tego stworzone. Już Wam to mówiłem na
podczas kilku odcinków V8 Vlog był z Mustangiem. Mówiłem, że no, te automaty lubią spokojną jazdę, wymagałyby dodatkowej chłodnicy oleju, żeby się nie przegrzewały, żeby nic tam się nie działo. Dobra, na razie tyle. Za moment będzie bardzo ładny wynik na zegarze, na drogomierzu, jak to uwielbiam to polskie słowo. No w każdym razie na tym liczniku, który tu mamy, 177773, za chwilę będzie 177 777 km, co uwiecznie dla Was i dla siebie na pamiątkę. Cały czas jadę z prędkościami około 120 km na godzinę, jak widzicie, i samochód pali no tyle, ile się spodziewałem. Poniżej 9 litrów. Nie ma tu żadnego zaskoczenia ani w jedną, ani w drugą stronę. Szumów jest więcej niż w Chryslerze Pacifica. Wspominałem, teraz to słyszę. Chociaż dzisiaj jest jakoś wiecznie, więc też bym tu nie dramatyzował. Ale... No ale jest po prostu troszkę głośniej. Słychać więcej wiatru, więcej hałasu. A sprawdźmy, jak wygląda ciśnienie moich nokiańskich Putinów. Nie no, trip info, co ja robię? Już się odzwyczaiłem. 268 wszędzie i będzie rosło wraz z rozgrzewaniem się opon powietrza w nich. No dobra, ale chcę uwiecznić te magiczne siódemki. Moi drodzy, no jeżeli samochód się nie będzie psuł, to nie wiem, czy będę się przesiadał na Pacifikę. Byłem trochę przerażony tym, że się wszystko, jakaś taka kumulacja awarii, wszystko się zaczęło sypać, ale teraz mam tanie auto, dużo tańsze w serwisie od packi, części chyba łatwiej dostępne, chociaż nie wiem, tu może nie, tu może podobnie. No dobra, ale teraz koncentrujemy się na wyniku. Za moment będzie 777777 i sprawdzamy. Powyprzedzamy. Jest! Siódemeczki wskoczyły. Także mamy wynik na pamiątkę. Cieszę się jak dziecko, ale wiecie, no to auto jest po prostu fajne. Jest warte swoich pieniędzy. Ta relacja price value, o której zawsze mówię, testując auta, jest dla mnie chyba najważniejszym parametrem, tym kryterium oceny samochodów. No i odcinek o zakupie tego samochodu będzie, planuję może wreszcie go nagrać na Wasze prośby. Rozłożymy sobie na czynniki pierwsze historię auta ze Stanów, z oceanu. Będę się opierał na raporcie Carfax i pokażę Wam to wszystko w swoim czasie. No ale w tym roku postaram się to zrobić jakoś w okolicach świąt najpóźniej, jak czas pozwoli. A tymczasem będę dalej delektował się jazdą, powyprzedzam ciężarówki moją szafą. No i puszczając kierownicę, żadnych wibracji, żadnego bicia, geometria, chociaż tam minimalnie coś na badaniu, minimalnie wyszło do skorygowania na badaniu technicznym i mówił diagnosta, w zasadzie nie czuję, nie żadnego bicia, żadnego ściągania w którąkolwiek ze stron drogi nie ma, ładnie się prowadzi. Opony na razie nie parcieją, te, które już znacie, jest dobrze, pod tym względem jest w porządku. Tanie Pacifica, tu nie mamy systemu stop and start, silnik cały czas pracuje, ale go w ogóle nie słychać. Słychać za to potężny sprzęt obok mnie, a więc ogromną betoniarę z telepiącymi blachami tu obudowy silnika wszystkiego. Natomiast sam samochód prowadzi się bardzo fajnie, widzicie 8,1 do tego momentu spalanie, a pojechałem raczej zdrowo, nie emerycko, zero wibracji jakichkolwiek, a muszę powiedzieć, że w Pacifice czasami czułem, gdy się zatrzymywałem bez tego systemu stop and start aktywnego, silnik pracował na obrotach jałowych, jednak tamten silnik, może nie wiem, poduchy, coś tam już przy tym przebiegu wymagałyby zerknięcia, ale było czuć zdecydowanie bardziej niż tu. Tutaj ten silnik pracuje przyjemnie, bezwibracyjnie, nic na biegu jałowym nie telepie, ani fotel nie przejmuje drgań, ani koło kierownicy, także lajkujemy. Podoba mi się. Powrót do mojego autka mi się podoba. Nie da się ukryć. Okej, no jeszcze wypada wspomnieć, że poprosiłem pana Marcina o wymianę płynu hamulcowego. Był też zdziwiony, żeby nie powiedzieć przerażony jego stanem.
No, wiedziałem, że ma już swoje lata świetności za sobą. Kto wie, czy nie jest to fabryczny olej, fabryczny płyn hamulcowy. No nieważne. W każdym razie został oczywiście zrobiony też serwis. Olej i filtr skrzyni, naturalnie, wymiana statyczna, a nie dynamiczna, którą odradzam. Tą drugą oczywiście. W przypadku starego auta z niepewną historią tylko wymiana statyczna i zapomnijcie o poważnych awariach skrzyni. Zachwyt może się szybko skończyć, gdy po paru tysiącach kilometrów po wymianie dynamicznej nagle się okaże, że jest jakaś awaria automatu. Chodzi o to, że w ten sposób czyścicie, puczecie skrzynię, zrywacie ten film olejowy, tam jest używana też chemia w przypadku wymiany dynamicznej i wychodzi ona dużo drożej. No 11-12 litrów oleju, gdy przy wymianie statycznej wystarczy tego oleju o połowę mniej i jest to po prostu bezpieczniejsze dla starszego automatu. Także z dynamiczna nie polecam, razem z fachowcem statyczna wymiana oleju polecam. To, co działa od dekad, od dziesięcioleci w motoryzacji, będzie działało dalej. A dynamiczna wymiana jest to swego rodzaju nowość i odradzałbym, szczególnie właśnie w starszych autach, z nieznaną historią olejową skrzyni. Nagrywając dla Was test Pacifiki, powiedziałem, że bardzo fajnym featurem w tamtym aucie jest możliwość regulowania sobie kątu nachylenia oparcia tylnej kanapy, tam na plastikach boczków, na ścianach bocznych. Myślałem, że nasze auto, mój Chrysler Town & Country, z elektrycznie regulowaną, ustawioną klapą, nie ma tej funkcji. Otóż ma i na to zwrócił mi uwagę widz kanału, jak również w warsztacie mistrz od napraw automatów, że, bo on też ma taki sam samochód, też z elektryczną ławką, więc tu jest, tu są te strzałki i tu można, naciskając je, sobie tą kanapę przestawiać. Także z dwóch stron mamy taki feature, więc no, możemy zalajkować, że jednak Town & Country ma taką opcję. Ale naprawdę nie mogę zrozumieć faktu, że Pacifica wersji Limited nie ma tego samego co Town & Country wersji Limited, czy nawet Touring L z plusem, a więc przyciemnionego lewego lusterka. Tu mam ładnie przyciemnione, czasami za mocno się przyciemnia, ale to wolę niż totalnie nieprzyciemnione szkło. W nocy jazda z nieprzyciemnionym, powiększającym, przybliżającym widok, tak jak to w amerykańskich autach, lusterkiem, to jest naprawdę zmora i trzeba sobie je odsuwać albo obniżać, bo nie da się po prostu tak jechać. Także dziwna sprawa, że Pacifica, którą testowałem, i myślę, że każda, podobnie jak ta z mojego testu, nie ma po prostu tej funkcji. Zobaczymy, jak po liftingu wersja hybrydowa, którą niebawem nie umieszkam dla Was również sprawdzić. Może tam wreszcie to dodali. Do filmów na kanale Survey Cafe. Muzyk jeździ.